No możesz się No chwalić. zobacz, zobacz, zobacz. Co to jest? 200 marek. Po ogłoszeniach parafialnych. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. I tak oto Ewelinka otwiera poszukiwania. Jakiś tam garnek na mnie była, czy pełny, czy pusty, to jeszcze nie wiem. Jak myślisz? Dlatego cię wołam, żebyś mi pomógł. Co ja myślę? Myślę, że trafiłam. Trafiłaś? Zawsze tak. Zaraz myślę. Zobaczymy. A przede wszystkim witamy Was na kanale Odkrywca Historii. Zaczynamy właśnie tak poszukiwania, gdzie jest dużo emocji. Czyżby tam jest jakiś depozyt? Tworzy się historia. O, tak to się tworzy historia, ale myśl, czy tam jest jakiś depozyt, czy po prostu to zwykły garnek, a może to hełm wojskowy. Za chwilę się przekonamy. Pomoc nadeszła. Ja już się trochę pociłam. Liczę skarbie na ciebie. To. Masz? Mamy to. Pokaż. Mamy. Tylko mnie nie załamuj. Mamy to. Coś tam w środku jest. Uwaga, gotowi jesteście? No dawaj. Miska. Było blisko. Pachniało jakimś depozytem. Co najmniej cywilnym. Ale jeszcze sprawdzimy, czy w środku nic nie ma. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Kurde. Nie ma tutaj w tym roku. Te depozyty to coraz bliżej. Jak nie kanka, to druga kanka, to jaderko teraz jakieś. Jaderko. Niestety nie ma. Pusto. Wow. Nie tym razem, ale szukamy dalej. Ale było blisko. Było blisko. Było blisko. No, do twarzy ci. Nie odchodzimy od naszej miejscóweczki, w której znaleźliśmy tą miseczkę, którą tam widzicie z tyłu leży. Haczkę. Krzysiu kopie kolejny sygnał. Jest nadzieja? Jest. Jest nadzieja. To bardzo duża. Wow. Wow. Wow, drut kolczasty. Drut? Ja. Jakiś ozdobny. Gdzie drut? Fragment czegoś tam. Korona. Korona królów. Ale nadzieja jest. Kopmy dalej. Ogłoszenie parafialne. Ogłoszenie parafialne. Obok, powiedzmy, hełmu, taka stara oto motyka była. Także serce zaczęło mocniej bić, a to tylko albo aż, zobaczcie, stara wersja motyki. Po niemiecka. Myślisz? Na pewno. Po ogłoszeniach parafialnych. I mój sygnałek kolejny to guziczek. Jest tutaj z drugiej strony uszko. Ale niestety, ale nie po naszemu, więc wam nie powiem. Tak wygląda z jednej strony. A tak wygląda z drugiej. A może ty zobaczysz, co tu jest napisane. Masz okulary, to powinieneś lepiej widzieć. Extra fame. Jakie extra fame? Nie, się żartuję, nie ten. Jest napis, ale przy zbliżeniu może będzie widać, a tak to ciężko, nie? Ale nawet i złocenia widać, także trzeba się cieszyć. O. Tak to jest. Nie jest pasta do butów, czy coś takiego? A może jakieś mięsko? Bo jeszcze tam coś w środku jest. No tak wygląda, nie? Bo ma z jednej i z drugiej strony zamknięcie. O kurde. Nie wiem. Śmieć. No możesz się chwalić. No zobacz, zobacz, zobacz.
co to jest. 200 marek. No to gratulacje. No, myślałem, że to najpierw srebrna moneta, wiesz, bo jest ta narość taka, nie? Na tej monetce. No i pierwsze wrażenie, jak płytko była, bo praktycznie pod śniegiem, nie? To tym bardziej się cieszę z tego. 200 mark. Który rok? 1923. Wiesz, że jestem ustawiony? 200 marek. Ja. 200 marek. A jeszcze pokaż naszym widzom drugą stronę. Zobaczcie. Tak wygląda rewers tej monetki. Ja tutaj tylko przyostrzę wam. O. No świetnie, świetnie. A, to nie tak, to tak. To tak, to tak. O. Super sprawa. No to gratulacje, skarbie. A ja? Od dzwonka rowerowego no, do kierunku. No, od dzwonka. Także piknie. Jeszcze raz gratki. A, jeszcze zobacz, co tu się odsłoniło. Żeby nie skończyć. Dwie dziurki są u góry, jedna no, zauważyłam i druga na dole. To od razu. Także u góry i na dole są dziurki, ale do czego to miało służyć, to nie wiem. Czekaj, bo ostrzy mi na twoje paluchy. Serdeluchy. Może bransoletkę ktoś, na bransoletce ktoś miał. No to może być więcej jeszcze tutaj. Szukaj. Szukaj. Twoja zajechana mocno moneta. Ale prawie, że na wierzchu było. Nikogo nie było przed nami? Czy żeby? Pewnie byli. A skoro już tutaj jesteś, to jeszcze ci pokażę. Jak znajdę w tej mojej damskiej torebce. Daj mi sekundę. Kurde, poczekaj. Jest. Kawałek nożyka. Ta... Scyzoryk. Nie, to nie był scyzoryk. A może? Chyba nie. Brakuje tego ostrza. No przyjrzyj się. Może jest scyzoryk, chociaż nie jestem pewna. Jest druga moneta. Druga aluminiowa moneta. Zaraz wam pokażę, co to jest. I tuż obok tych 200 marek. Leżała oczywiście, płytko też, także cieszę się niesamowicie. W ten sposób wygląda monetka, prosto po wyciągnięciu ziemi, jest to 50 feningów. Ta jest bardziej zajechana, to widać ewidentnie. Natomiast zobaczymy drugą stronę, jak wygląda. Też wszystko po obczyszczeniu okaże się, czy będzie taka ładna monetka do ekspozycji, czy po prostu destruk. Tym bardziej, że te monety są wykonane, czy ta moneta wykonana jest z aluminium, a który rocznik? Już patrzę. 1920, jak dobrze widzę. Tymczasem koniec na dzisiaj poszukiwań. Wracamy do domku na przepyszny obiadek, który przygotowały nam dziewczyny. Niespodzianka. Taka niespodzianka, że nic na obiad nie będzie. A, to też tak może być. Też tak może być. Że tego typu niespodzianki też są miłe. Bez obiadu? Tak. To jest głodna. Jedzie. Wracając jeszcze do naszych znalezisk, które dzisiaj udało nam się znaleźć, chciałem wam zaprezentować jeszcze trzy znajdki, które nie były pokazane wcześniej, natomiast
zostawiłem je na podsumowanie. Zawsze zastanawia mnie i intryguje w jakiś tam sposób, jak takie ustniki, no bo jest to ewidentnie ustnik, znajdują się w lesie, w środku lasu, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo skąd, nagle mocny sygnał, podkopujemy to, a tam taki element od jakiegoś instrumentu. Takich ciekawostek i zagadek oczywiście jest bardzo dużo, natomiast no, w tym przypadku akurat ja, jak sami wy poszukiwacze, nie wiadomo skąd nagle coś znajdujecie i to jeszcze to jest taki przedmiot, rzecz, którą ciężko przypisać jakby do danej sytuacji, do danego miejsca. No ale no, tak to czasami bywa, także jest i ustnik bardzo ciężki. No i tylko się cieszyć. Ważne, że mi się udało znaleźć. Jest to już któryś z kolei ustnik, który udało mi się znaleźć na poszukiwaniach. A tutaj wam jeszcze pokażę klamerkę i taki, nie wiem jak to tam nazwać dokładnie, ale zaraz jak odpalę telefon, no to będzie już wszystko wiadomo, z bliska wam to pokażę. Oprócz monet, które widzieliście wcześniej, jeszcze udało mi się znaleźć taką oto klamerkę z brązu. No i tutaj taki element mocujący coś na łańcuszku. Zobaczcie, jak to wygląda. Widać, że tu po prawej stronie ten taka poprzeczka no musiała do czegoś służyć, do czegoś była przytwierdzona. No i tutaj taki po lewej stronie zaczep, który jest łączony łańcuszkiem, a łańcuszek jest przeplatany. Zobaczcie, jak to wygląda jeszcze z bliska. W taki oto sposób się to prezentuje. Może macie jakieś pomysły, od czego to jest. No monetki, o których mówiłem, no to udało nam się znaleźć 4, albo aż 4, albo tylko 4. No i ten ustnik, zobaczcie, ten ustnik. O, tak się tutaj prezentuje. A tutaj mnie oto tak nagrywa kamera, która jest na, zobaczcie, pudełku, bardzo modnym teraz pudełku do znalezisk firmy Garrett. O, tak oto wygląda, zobaczcie, tu można włożyć te wszystkie nasze znajdki, monetka, czy kolejna monetka, te większe znalezisko można sobie ułożyć w taki sposób. Pudełko jest dwustronne, z drugiej strony zobaczcie, też można je otworzyć i też są takie komory, które pomogą nam w przechowywaniu naszych znalezisk o mniejszych średnicach, o mniejszych gabarytach. Także pudełko Garrett cały czas na topie. Przyjemnie już było, pokopaliśmy, a teraz czas wziąć się za robotę. Będę pakowała paczki. Jedną z tych paczek, którą zamówił klient, jest Simplex Lite. No i zamówił sobie naszyweczkę, pudełeczko, torbę boczną i całą resztę. No i kolejne moje, a jeszcze będzie do tego czapeczka. I kolejne moje zamówienie to będzie Rutus Versa. No i oczywiście mam dzisiaj paczuszkę, która będzie poddana licytacji na owsiaka. Natomiast ja wpadłem na genialny pomysł w związku z tym, że jeziora Skuły Lód. Mamy takie miejsce, gdzie rzucaliśmy magnesem i jest duży obiekt, nie możemy go wyciągnąć. No i chcę go jakby namierzyć, zobaczyć ramą Xtreme Huntera, czy mój pomysł się powiedzie. Ogólnie chodzi, żeby namierzyć miejsce i zostawić bojkę, a później już jak ociepli się, wrócić w to miejsce i spróbować to wyciągnąć. A co tam jest, to nie wiem, na pewno duży obiekt. Co o tym myślisz? Co o tym myślę? Pewnie jakiś czołg. A, czołg. Także jak zamkniemy sklep, to jeszcze pójdziemy nad jezioro. A po co? Na łyżwy? Nie, no zobaczyć, czy twardy jest lód i czy można misję namierzania wykonać. A, kolejny. Klient dzwoni do Ewelinki. Tak, słucham. I dotarliśmy już na naszą plażę miejską w Suszu. Gruby lód? Nie wiem, czy to jest czymś. Gruby jest, ale zobaczcie, jeszcze wam coś pokażę. Pamiętacie z kolejnych poprzednich filmów, jak był rozbierany ten pomost i a my tu szabrowaliśmy z wykrywaczami metali. Wyszło bardzo dużo
różnej maści monet. Niewiele ozdób, ale wyszło, ale zobaczcie, teraz Wam pokażę, jaka maszyna, jak mogę to nazwać, czy jaki podest służy do wbijania pali, które będą tworzyły konstrukcję tego już teraz obecnego pomostu. Nieźle, co? Ale metalowe wszystko, nie? A przedtem były metalowe czy drewniane? Nie, konstrukcja była też metalowo-drewniana. Także taki oto system do wbijania pali. Pneumatyczna wbijarka. Jak już jesteśmy nad jeziorem, to Wam pokażę też piękny widok. Średniowieczny kościół, który zawsze koi moje oczy, jak jestem nad jeziorem, a jestem tu często, a tam są wędkarze. Na środku jeziora. I powiem Wam, że ja też się wybieram na ryby w sobotę po pracy. Ty też? No ciekawe. Nie, ja na lód nie wchodzę. Przy brzegu mogę chodzić, a takie nie wejdę. Boisz się? Mhm. Także lód twardy. Nie mam laski do wykucia, ale pewnie tam koło 10 cm, ale jesteśmy nad jeziorem, to jeszcze podejdziemy zobaczyć, jak tam nasza łódka się sprawuje, czy nam nikt czasami nie podwędził. No właśnie, jakiej nie będzie? No to będzie duża strata. A pokażemy Wam, jak jesteśmy już przygotowani do sezonu pływackiego 2024. Także idziemy tam, gdzie sumujemy łódkę. A tutaj śmieszna sytuacja, zobaczcie, wózek utopiony. Mam nadzieję, że tam dziecka w środku nie było. Co? Tragiczna chyba. No tragikomedia, no bo wózek jest zatopiony po części, a ludzie to śmieciarze. Tak, wyrzucają do wody. A teraz idziemy sobie zobaczyć właśnie do naszej łódeczki. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy wody. Uwielbiam spędzać czas nad tym jeziorem. Zobaczcie, dochodzimy do naszej łódki. Tutaj sąsiad nie zdążył swojej wyciągnąć, a nasza, zobaczcie, została wciągnięta na brzeg i czeka do roztopu. Taką mamy łajbę, jak ktoś nie widział wcześniej, 7-osobowa, także pomieści sporo osób. Duża i bezpieczna. Tylko przyjdzie tutaj jeszcze kładkę zrobić, ale to wiosną. O, to taka nasza łódeczka. Jak ja to nazywam? Łódź ratunkowa z Titanika. A tymczasem będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek. Zbieramy się do domu. Chcieliśmy Wam podziękować, że nas oglądacie, że subskrybujecie nasz kanał. A kto nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrypcji. Oczywiście, postawienia lajka i pamiętajcie, mamy ciekawe gadżety do zakupu w naszym sklepie. Dzwońcie i uzyskujcie w pełni informacje, co tam się znajdzie w tym Waszym wykrywaczu, który dojdzie do Was. Także dziękujemy Wam i do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.